Otwieram spotkanie, witam serdecznie i zapraszam do spotkania pod tytułem Lęki i zaburzenia lękowe. Pamiętacie, jak tydzień temu rozmawialiśmy na temat PTSD, czyli stresu urazowego oraz takiego stresu urazowego, który trwa na tyle długo, że aż wytworzy się coś w rodzaju oddzielnego zaburzenia, czyli takiego kompleksowego. Wszak tym jest CPTSD, czyli kompleks trauma, taka kompleksowa trauma, która na przykład może wystąpić u takiej osoby, która przewlekle przez wiele lat jest zawłaszczana, na przykład kobieta w toksycznej relacji. Witam Was serdecznie, zapraszam do spotkania. Kochani, dajcie tylko znać, czy dobrze mnie słychać. Na początku może podzielę się końcem takiego tam fragmentu, który pochodzi z kursu Antidotum na narcyzm i toksyczne relacje. Ten kursik lada dzień oddam w Wasze ręce. Natomiast chciałabym zacząć od podsumowania. Od podsumowania. Zapraszam Was, kochani, do spotkania. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Zaczynamy rozkminkę na temat lęków i zaburzeń lękowych. Zaburzenia lękowe będą się na wiele różnych rzeczy przekładały i te właśnie objawy, symptomy, te wszystkie dolegliwości towarzyszą nam, dziękuję Ci Moniko za informację, towarzyszą nam na co dzień, chociażby zaburzenia odżywiania albo nerwice i tak dalej. Kochani, więc tak, zacznę troszkę od końca. Jak będę przechodziła kolejno do typów lęków, do rodzajów lęków, do gatunków lęków, trochę tam powchodzimy w te różne lęki, z którymi może Ty chodzisz po życiu, to mając tę informację, którą teraz przytoczę, tytułem podsumowania tej mojej zakładeczki i będziemy sobie rozgryzać po kolei te szczególiki. Czyli tak, jeśli któryś z wymienionych lęków towarzyszy Tobie albo któryś z wymienionych zaburzeń lękowych, warto rozpoznać swoją sytuację pod kątem blokad energetycznych. Kochani, czym są blokady energetyczne? Czyli to, co tam w Tobie pulsuje, takie to nieznośne napięcie. Przypomina Ci się w poniedziałek rano albo w sytuacjach bardziej stresowych niż zwykły dzień. Przypomnij sobie, co najbardziej było bolesne w Twoim życiu. Pamiętaj, że są traumy jednorazowe i doświadczenia traumatyzujące powielane przez lata. Oba mogą dawać podobne blokady energetyczne i skutkować zaburzeniami lękowymi, na których często wyrastają różne uzależnienia. Nie musi to być gwałt, może być wieloletnie zawstydzanie. I teraz, kochani, po tym będziemy poznawać. Jak nie, z ludźmi pracuję w terapii i to ludzie nie wiedzą, od czego zacząć na przykład. To mówię im, albo powiedz, co Cię boli dzisiaj i będziemy szli niejako po nitce do kłębka, czyli tak troszeczkę do tyłu, aż do tego korzenia zranienia, albo może są takie osoby, które pamiętają, co im było zrobione i wtedy łatwiej jest połączyć skutek i przyczynę. Ale kochani, jeśli macie taki stan na dzisiaj, że towarzyszy Wam jakikolwiek typ holizmu, czyli alkoholizm, pracoholizm, seksoholizm, perfekcjonizm, objadanie się takie kompulsywne, wszystkie formy zajadania stresu, palenie papierosów, używanie narkotyków, innych substancji, zakupoholizm, hazard, fanatyczna modlitwa i inne zachowania, które różne kompulsje na przykład, czy sprzątanie w domu, czy rozmowy z kimś, że jest to takie działające na chwilę dobrze. Czyli jak zrobimy te kompulsje, to my później czujemy się na chwilkę, że ten lęk nam opadł. Czyli wszystkie takie zachowania, które mają za zadanie choć na chwilę zgasić to wewnętrzne napięcie, prawda? Holizmy to już są takie mocne manifestacje różnych kompulsji, natomiast mamy na co dzień, taki przeciętny człowiek ma tak dużo takich drobnych, czyli na przykład podjadanie, zajadanie, piąta kawka, tu papierosek, 10 razy na Facebooku i tak dalej. Wszystkie takie czynności kompulsywne, drobne, które jakbyśmy tak spisali z całego dnia, to by się okazało, że to jest jedna wielka kompulsja, prawda? Czyli nie jest to wybór nasz świadomych, że chcemy to robić, tylko ten bodźce nas porywają naszą uważność i my już robimy to, czego tak świadomie, na spokojnie, jakbyśmy usiedli i wybrali, pewnie byśmy raczej nie robili. Więc kochani, tak, lecimy sobie dalej.
Dobra, ja tu się dzielę kawałkiem kursu Antidotum na narcyzm i toksyczne relacje z Wami i między innymi w takiej zakładce, w takim rozdziale podstawowa wiedza o człowieku. Nie wyobrażam sobie, żeby bez tej wiedzy ktoś mógł na stałe, na dobre, tak już do końca życia wyjść z toksycznej relacji. Bez tej wiedzy, kochani, nie da się tego zrozumieć. Tak do końca i tak się wszystkiego nie da zrozumieć, bo musi zostać duchowy sens traumy, zawłaszczeń, zranień emocjonalnych. Natomiast z tą wiedzą zapewniam Was, że jest o wiele lepiej, bo już sobie człowiek jako istota rozumna wiele wyjaśni. Więc kochani, jednym z tych moich rozdziałów, jednym z rozdziałów kursu Antidotum na narcyzm i toksyczne relacje jest wiedza o człowieku. Między innymi jest tu zawarty taki temat lęki człowieka, główne lęki człowieka. I teraz, żeby przejść sobie, jakie to są lęki, które są główne, które są specyficzne dla Ciebie, dla typów ludzi, dla dzieci, na przykład dla osób zawłaszczonych, dla kobiet, dla mężczyzn i tak dalej, i wejdziemy w te wszystkie szczególiki. Natomiast warto wiedzieć na początku, że lęk, bez lęku koni się nie dałoby żyć. Taki poranny kortyzol, jak nas pobudza do wstania na przykład w poniedziałek, to nie jest taka przyjemna rzecz. Nie zawsze my tak mamy, że ale dzisiaj wstanę, ale tam narobię wielkich rzeczy dla świata. Tylko to jest takie rozdarcie pomiędzy Twoją powinnością, że dobrze by było, wypadałoby, prawda? Albo już tam na mnie czekają. Natomiast jakiś taki wewnętrzny ssak, zwłaszcza w taką pogodę, jak mamy teraz, taką trochę zgniliznę, każe nam leżeć w pieleszach, prawda? Ale jednak ten poranny wyrzut kortyzolu, czyli jest to lęk fizjologiczny, zaliczany jest do normalnych ludzkich popędów, do takich instynktów, można powiedzieć. To jest taka siła, która daje Ci takiego biologicznego kopa w dupę. Biologiczny kop w dupę, czyli wyłaź stamtąd. Wyłaź, idź i działaj. Kochanie, my tak naprawdę to nie mamy wyjścia, jak się rozwijać. Zauważcie, jak ktoś na przykład przesiedział 10 czy 20 lat w jakimś postanowieniu, że z tego miejsca nie ruszy, z tej sprawy nie ruszy. Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chcę się wgryźć w temat, bo jak już mnie znacie, ja się potrafię pół godziny mówić na temat wstępu. Później zrobię podsumowanie wstępu, a później jeszcze długo będę to wszystko rozwijać. Także powiem tak, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i te komentarze ja później się na pewno do nich ustosunkuję. Zapraszam oczywiście do pytań, do komentarzy, ale nie chcę się tak rozpraszać pomiędzy treścią, a ja Was tutaj, kochani, wszystkich widzę, którzy jesteście i dziękuję, że jesteście. Więc, kochani, wracając, lęk jest częścią naszej egzystencji. Uznawany jest za jeden z ludzkich popędów. A wiedzieliście, że to jest nasz popęd? Lęku się nie da nigdy zgasić. Jest biologicznym motorem napędowym do działania, do rozwoju, do zdobywania, do ewolucji świata. Zobaczcie, jest prawo ewolucji. Gdyby nie było tego napędu biologicznego, to jakby ewoluował świat. Jest niemożliwe. Więc ktoś tam mądrzejszy nad tym wszystkim, kochani, pomyślał. Niezaspokojone instynkty, czyli te popędy w nas, ja czasem mówię, że są to takie chcieństwa, wzmagają w nas wewnętrzne napięcie. Pojawia się lęk, który ostrzega nasze ego przed niebezpieczeństwem, czyli wszystko, co jest nadmiarową energią. Wszak o tym jest trauma, rana emocjonalna, że to jest nadmiarowa energia, która jak taka bomba z opóźnionym zapłonem, tak sobie tika w nas. Tik, 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 tik. A w momencie, kiedy mamy duże wyzwanie życiowe, to się uaktywnia. Kochani, nigdy dość tego powtarzać, bo naprawdę ciężko jest zrozumieć traumę, jak się nie ma takiej podstawowej wiedzy. Co to jest? Nikt mnie nie zgwałcił, to przecież traumy nie mam, prawda? A może miałeś zimnych rodziców i to jest też, kochani, trauma. Lęk staje się problemem egzystencjalnym, gdy doświadczyliśmy jakiegoś rodzaju przekroczenia granic ciała i psychiki. Wtedy zatrzymana energia traumy wzmaga i potęguje fizjologiczny lęk. Zatem można przyjąć, że jakiś lęk, tutaj kochani, uwaga, szukaj własnego lęku, bo my mamy potencjał na wszystkie lęki, ale nie doznaliśmy wszystkich możliwych zranień. I jak poznasz swoje lęki, że to jest to napięcie, które w takich podobnych sytuacjach do Ciebie wraca, a ktoś tak nie ma, to już jest ten taki portal do Twojego zranienia. Warto znać swoje lęki. Zatem można przyjąć, że jakiś lęk dotyczy nas bardziej niż naturalnie, gdy przeżyliśmy dane zranienie, daną traumę. Na przykład, zostałeś wyśmiany jako dziecko za coś,
Czym chciałeś się podzielić z otoczeniem? Czyli jakiś przejaw Twojej autoekspresji. Spontan, normalka. Skutkiem tego było zawstydzenie. Na przykład zostałeś zawstydzony, nie? Pogoniony, zlekceważony, wykpiony i tak dalej. Znamy to, prawda? Które uwrażliwiło Twój organizm na ocenę przez inne osoby. I kochani, zobaczcie, tu się rodzi, zaczyna wykluwać się lęk przed oceną. Bardzo Polakom ten lęk jest znany. Nie wiem, czy innym nacjom, Polakom na pewno. Skutkiem tego było zawstydzenie, które uwrażliwiło Twój organizm na ocenę przez inne osoby. Siła toksycznego wstydu wycofała Twoją naturalną ekspresję, tak zwaną autoekspresję, co skutkować może w obecnym życiu paraliżującym lękiem przed oceną. I te dyżurne wystąpienia publiczne, przemowy, egzaminy, w ogóle wyjście do ludzi, wyjście do świata. Odwaga do głosu autonomii. Kochani, jak dużo ludzi nie mówi swoim językiem. I na przykład jak ktoś odważy się mówić swoim językiem, poznacie to po tym, że tego człowieka nie można skopiować, że on po prostu, ja czasem to nazywam, że mam nadzieję, że mówię po beatowemu. Czyli tak, Iwona potrzebuje mówić po iwonowemu, Adam po adamowemu, Agnieszka po agnieszkowemu, Ewa i tak dalej. Kochani, to jest język autonomii. My możemy opowiadać o wspólnych treściach albo o różnych perspektywach, jak widzimy świat, w ogóle jak postrzegamy cokolwiek w tej rzeczywistości, ale to potrzebuje być autonomiczne, czyli brzmieć tak, jak gdyby Twoja dusza od środka mówiła. Kochani, tego się naprawdę nie da skopiować. Jeśli widzimy takie osoby, które naśladują inne osobowości, powiedzmy w branży, to widać, że będzie widać, czy mówi się czyimś językiem, czy własnym. Człowiek to jest taką fajną istotką, że z jednej strony my potrzebujemy mieć jakieś takie wspólne zbiory, bo mielibyśmy poczucie, że jesteśmy chorzy psychicznie, gdyby ktokolwiek z nami się gdzieś tam w czymś nie zgodził. Zaczęlibyśmy wątpić we własne zmysły. Potrzebujemy tak co dziesiąta osoba, żeby podobnie prawiła o świecie jak my. Wtedy mamy takie poczucie, że chyba z nami jest wszystko okej, skoro tam co dziesiąty obywatel Ziemi nawija podobnie. Ale to brzmienie, kochani, musi być Twoje. Takie beatowe, takie iwonowe i tak dalej. Więc język autonomii, temat otwarty. U Polaków bardzo do pracy własnej. Polacy siedzą w zranieniach tych dolnych, czyli nie mam bezpieczeństwa, nie mam utrzymania, socjal słaby, on mnie nie kocha, porzucił, czyli te wszystkie dolne rzeczy, te co matka z ojcem powinni dać. Polacy głównie w tym siedzą. Ale jeśli chodzi o rozwój autonomii, nie wiem, czy kolejne 20 lat jakoś tak ruszy w powietrzu to wśród Polaków takie to poczucie, że coraz więcej jesteśmy prawdziwi, kochani, prawdziwi, czy mówimy po swojemu. Ale się tu poszłam w boczną uliczkę. Autonomia jest, kochani, mi bardzo, bardzo na sercu. Lęk przed oceną jest to lęk przed odrzuceniem, czyli boimy się, zobaczcie, jest taka fajna metoda 5 razy dlaczego, czyli jak na przykład mówisz, nie chcę iść do tej pracy, nie chcę iść, nie chcę podjąć tej pracy, nie chcę jeszcze w tym roku tam czegoś zacząć, jeszcze czegoś tam nie chcę, albo później to zrobię, zaczynamy sobie tam racjonalizować, prawda, albo jeszcze innych wymówek szukać, a tak naprawdę boimy się, że jak wyjdziemy do świata z czymkolwiek, to boimy się tej oceny, jeśli mamy tam gdzieś draśnięte po tym naszym języku autonomii, prawda? Więc boimy się oceny. No i teraz poczujcie, że jesteście w sytuacji, że ktoś Was ocenia. Załóżmy, Ewa tutaj do mnie piękne słowa pisze. Cudna jest Pani, świetnie się Panią słucha i ogląda. Kochanie, bardzo dziękuję, ale mogłaby być tu też Ewa z tej ciemnej strony i powiedziała, kobieto, co Ty tam pi i dydydydy, prawda? I wtedy ja bym, mając lęk przed oceną, mogłabym na przykład zawiesić wykłady, prawda? Mogłabym w ogóle się wycofać z branży. Zobaczcie, jak to działa. Wszystko, co my żeśmy tam przeżyli w środku i mamy nieuleczone, to później w sytuacjach takich bardzo podobnych, to nam to odpamiętuje, ok? Także naprawdę hejt jest takim dobrym kryterium, czy człowiek jeszcze ma w sobie lęki, czy już ma to przepracowane. My wszyscy mamy jakąś tam potrzebę dobrej oceny od innych ludzi. Może tak właśnie chociaż co dziesiąta osoba, żeby się z nami zgadzała. Nie wiem skąd te statystyki, ale jakoś tak mi pasuje. Bo przynajmniej mamy taką trochę z jednej strony, trochę z drugiej i też nie mamy jedynie złych ocen albo jedynie dobrych, bo zobaczcie, co by było, gdybyśmy mieli jedynie pochwały, jedynie tylko takie słodzenie, to by było fałszywe, więc ten hejt też ma jakąś tam rolę do spełnienia.
Chociaż powiem tak, wolałabym, żeby była merytoryczna dyskusja, aniż agresja jawna, czy tam bierna agresja. Więc koniec, czego my się boimy, jak nas oceniają? Nie tego, że nas ocenią. No i co z tego, że ktoś ci powie, ale pani jest panią. No i co z tego? Aleś ty wybrała zawód, aleś ty tam, nie wiem, męża znalazła. No i to nas boli? Nie. Idziemy trochę głębiej. Jak nas ocenią nie tak, jakby nasze ego chciało, to my się boimy, że nas odrzucą. No i dobrze, czy o to odrzucenie nam chodzi? Zobaczcie, w każdy lęk należałoby tak głęboko terapeutycznie wchodzić. No to nas odrzucą, no to nie będzie mnie akurat ta osoba lubiła. I zobaczcie, dla dorosłej osoby, no to jakoś tak ten temat się zaczyna rozwiązywać. To najwyżej nie będzie mnie lubiła. Ale zobaczcie, lęki się biorą na ogół z dzieciństwa. I teraz sobie wyobraźcie, że te pytania zadaje dziecku. Jest sobie taki 4-latek i na przykład mamusia powiedziała, że Laurka nie jest dość ładna. I to dziecko już zaczyna mu się robić taka minka i mówi, mamusia jest niezadowolona. Czyli mamusia odrzuca mój pomysł na Laurkę. A jak mamusia odrzuca mój pomysł na Laurkę, co jest przejawem mojej autoekspresji, to pewnie mamusia ma zastrzeżenia do mnie jako do tej istotki. Więc skoro mamusia, ziemski Bóg wielki, mówi, że ze mną jest coś nie tak, to znaczy, że nie jestem warty miłości. A jak nie jestem warty miłości dla dziecka, oczywiście dziecko nie robi takiej analizy intelektualnej, tylko dziecko od razu z prędkością światła czuje, że może umrzeć ze względu na brak akceptacji przez rodzica. Tylko zobaczcie, my w dorosłości nie wiemy może do końca, skąd ten lęk pochodzi przed oceną, a bardziej się skupiamy na tym, że to ja tam nie pójdę, to ja to odroczę, to ja to wyprę, jakoś się zagadam i latamy po takiej płciźnie, zamiast sobie tak siąść na tyłku i powiedzieć, dlaczego ja boję się tam pójść, dlaczego nie chcę tego zrobić, dlaczego coś tam prokrastynuję, odraczam i weźcie sobie taką metodę 5 razy dlaczego i dojdziecie do prawdziwej przyczyny tego lęku. To właściwie na wszystkie lęki można sobie przełożyć. 5 razy dlaczego. Ja tę metodę zapożyczyłam z Toyoty. 5 razy dlaczego. Oczywiście u nich o coś innego chodzi, ale to jest dobra metoda takiego doszukiwania się wręcz z taką fascynacją naukowca, że nie jesteś jeszcze usatysfakcjonowany tą odpowiedzią płytką. Powiedz nie, to mnie nie przekonało. Dlaczego? I jeszcze głębiej. I to tak, kochani, pięknie wypływa. I wtedy tam jest to miejsce, gdzie należy wejść i przepracować. Idziemy, kochani, teraz dalej. Czyli tak, lęk fizjologiczny już wiemy. Taki biologiczny kop w dupę, żeby nam się w ogóle chciało cokolwiek z tym, cokolwiek przedsięwziwiać, prawda? Lęk wzmożony to są te lęki, które za chwilkę sobie troszeczkę tam podzielimy na różne typy, rodzaje i tak dalej, ale to jest lęk, który się nagromadził w wyniku tych trudnych doświadczeń. Czyli weźmy ten dyżurny lęk przed oceną, jak już kiedyś tam doświadczyłeś tego lęku, to teraz sytuacje potencjalne przekotwiczające cię do podobnego lęku, będziesz czuł, że ci to narasta. I powiedzmy, że masz sprawę nierozwiązaną przez ileś lat i sama ta myśl, że masz nierozwiązaną tę sprawę, jak gdyby ci gromadzi ten lęk przed oceną. I mimo, że może ten lęk przed oceną był taki, jakoś to, kochani, trzeba rozrysować, to może poprzez zapętlanie tych myśli na temat tej oceny już mamy ten lęk w sobie taki. I często jest, kochani, tak, że właśnie jak ktoś emocjonalnie podchodzi do sprawy, to potrzebujemy osoby, która podejdzie do tej samej sprawy w sposób intelektualny, czyli tak skorynowej, tak rozsądnie, poznawczo, na faktach, okej? Bo my ludzie mamy taką tendencję do takiego nakręcania się, nie? Do takiego eskalowania. Wydarzyło się jedno 50 lat temu czy 30, a my tu dzisiaj sobie to życie psujemy, ponieważ nie wiemy, że tam jest ten koniuszek, prawda? Ten korzonek pierwszy. I taką eskalację wprowadzamy, już nie wiemy, od czego to się wszystko zaczęło, prawda? Czyli tak, na zblokowanej energii traumatycznych przeżyć wyrastają zaburzenia lękowe. Kiedyś były nazywane nerwicami, to tam takie czasy bardziej freudowe, można powiedzieć. Są one jednymi z najczęstszych zaburzeń psychicznych. No na przykład schizofrenia już jest takim skrajnym zaburzeniem, gdzie w wyniku takich dużych wewnętrznych napięć, czyli nagromadzenia takiej ilości lęku z różnych powodów, to nie będzie lęk przed oceną, tylko to jest cały pakiet, doszło jak gdyby do takiego rozwarstwienia, rozłamu schizofrenia, rozpad umysłu ze względu na niemożność zintegrowania tego, co się tam w środku działo.
Czyli jak gdyby, mówiąc po chłopsku, umysł nie był w stanie zintegrować tego napięcia, które tam się działo. Dlatego niedobrze jest to napięcie, kochani, nosić. Więc każde nasze napięcie powinniśmy tam zaglądać, zapytywać się, o czym jest to napięcie. Czy rzeczywiście ta sytuacja dzisiejsza jest aż tak godna takiego napięcia? Czy to się nawarstwiło z całego życia? Kochani, to sobie warto rozdzielić, chociaż tyle. Czyli tak. Jest wiele rodzajów lęku, jednakże są cechy wspólne dla wszystkich lęków. Poczucie niepokoju przez większość czasu, trudność w uspokajaniu się, relaksacji, poczucie przytłoczenia, nagłe uczucie paniki czy zagrożenia, natłok myśli, koszmary senne, niemiłe wspomnienia, dolegliwości w układzie oddechowym, pokarmowym, w układzie krążenia itd. Dobra, poczekajcie sekundeczkę, a ja bym Was dzisiaj, kochani, zaprosiła do tego, abyście napisali swoje lęki. Co Wy na to? Żebyście napisali swoje lęki. Podzielcie się. Jeśli macie taki lęk, który jest nie do opowiadania tu na forum, bo komuś się coś przydarzyło i jest to w obszarze Twojej intymności, do tego nie pisz, ale podziel się takim lękiem, który na przykład chodził za Tobą przez całe życie. Kochani, jest coś takiego, że jak my to powiemy do innego człowieka, to już to ma mniejszą moc rażenia od środka, bo przelazło właśnie z tej podświadomej sfery nas do świadomej. A jak Ty już masz to w świadomości, to mówisz, ja to rozważę, ja to przemyślę, ja to rozdzielę na czworo, czy to jest rzeczywisty, obecny mój lęk, czy to się tam zapętliło 10 lat temu, 20, 50, a dzisiaj wydaje mi się, że to jest zagrożenie realne, że już po mnie idą, że już to mnie mają i tak dalej. Czy to nie jest koniec dziecka? Wyglądam na te Wasze lęki, podzielcie się ze mną, proszę. Ja też się podzielę, ale może nie w tej chwili, tylko wrócę do tej zakładeczki. Kochani, podział lęków. Powiemy sobie o rodzajach lęków. Ja zrobiłam taką własną klasyfikację o typach lęków. Cechy wspólne już wymieniłam, ale wrócimy troszeczkę jeszcze do cech, które się objawiają poprzez takie objawy somatyczne. To też warto to, kochani, wiedzieć. Wracamy. Rodzaje lęków. Lęk, który czujemy rzeczywiście w ciele. Czyli jest coś takiego, że mamy sytuację, jakieś wyzwanie i nie wiemy, co będzie, prawda? O Jezu, jak ja nie wiem, co teraz będzie, co z tą sprawą będzie, nie? Czyli nie wiemy, co będzie, a sytuacja jest trudna, jakieś duże wyzwanie i nie wiesz, jak się to skończy. Na przykład sprawy rozwodowe, nie? Lęk domniemany, czyli taki lęk na bazie jakiejś myśli. Uczepiłeś się jednej myśli, że na przykład będzie kryzys, prawda? Że będzie kryzys i w ogóle, że energii jest mniej na świecie. Kochani, tak przy okazji. Jeśli ktoś ma energii mniej w jakiejkolwiek postaci, pieniądza, prądu, nie wiem czego tam jeszcze, form energii jest mnóstwo, to nie jest tak, że jest energii mniej w ogóle, takie bzdury głoszą, tylko ta energia zmienia właścicieli. Zobaczcie, mamy globalne zawłaszczenie. System jest globalnym zawłaszczającym i jeśli on ma więcej, to Ty masz mniej, więc biegiem na terapię, wywalić swoje lęki, zacząć mówić językiem autonomii i wtedy wróci do Ciebie cała ta energia, której się zrzekasz poprzez lękowe działanie, poprzez wierzenie komuś, że na przykład teraz już będzie takie wszystko drogie. To i my swoją pracę podwyższymy, prawda? Także nie dać się temu. Przy okazji, lęk domniemany na bazie myśli, a nie na bazie faktów. Lęk ukryty, czyli taki lęk, który jest wyprojektowany na ekran ciała. Tu akurat w tej zakładeczce mieściłyby się wszystkie te manifestacje somatyczne. Czyli na przykład napięcia. No wszystko mnie boli, zrobię badania obrazowe, wszystkie wyniki, nie ma nic. Lekarze nic nie znaleźli, prawda? Lekarze nic nie wiedzą, niektórzy mówią. Jest to przerzucenie takiego bólu psychicznego, czyli tam w Tobie pulsuje, lęku się nie da zmierzyć badaniami obrazowymi ani w laboratorium, więc jakoś Ci to ciało musi powiedzieć, że ten lęk w Tobie pracuje, a Ty się tym nie zajmujesz, mimo że go czujesz. To on Ci pokaże w postaci tej projekcji właśnie. Cała somatyka, kochani, jest o tym. Lęk antycypowany, czyli akurat miałam taką przyjemność poznać osobę, która miała taki ten typ lęku, lęk antycypowany, czyli już się boję, że mi ten lęk wróci. Zobaczcie, boję się, że mi wróci lęk.
Czyli tak naprawdę wciąż jestem w lęku. Jak mamy sytuacje nierozwiązane, powiedzmy, chowamy jakieś tam tajemnice, jakieś tam tak zwane brudy, to my mamy lęk, że się to wyda. Czyli lęk, że będę się bał. Kiedyś, jak rozmawialiśmy sobie o narcyzmie, o kompleksie uzurbatora, to jedna z tu odbiorczyń powiedziała, a to mnie bardzo zafascynowało, powiedziała, że osoba narcystyczna, mimo że nie chce być złapana na tym, że jest fejkowa, że udaje kogoś, kim nie jest, to i tak głęboko, głęboko, głęboko gdzieś o tym marzy, żeby go przyłapać. Kochani, o czym by to było a propos lęków? Zobaczcie, ile jest fascynujących tematów pobocznych. Boję się, że będę się bał tej demaskacji. Już się boję na samą myśl, prawda? A gdyby tak się temu poddać, wiadomo, że nie proponuję tutaj operacji na otwartym sercu ani jakiejś, wiecie, chirurgicznego cięcia bez znieczulenia, tylko chodzi o to, że jak wiesz, że coś tam ci w środku pracuje, to pomalutku, pomalutku idź po ten lęk. Idź po ten lęk, rozgryzaj to, otwieraj tę puszkę Pandory, żeby ciebie to oczywiście nie zalało, prawda? Zaraz, kochani, do waszych komentarzy się ustosunkuję i z przyjemnością przeczytam, co pisze Ewa, co pisze Agnieszka i tak dalej. Wracamy. Lęk antycypowany, lęk przed nadejściem lęku. Czyż to nie bzdura? Zobaczcie, boimy się, że będziemy się bali. Lęk wolnopłynący. Lęk wolnopłynący. Znacie coś takiego jak lęk wolnopłynący? Czyli taki ciągły niepokój, ale nie masz konkretnie na co zwalić. Tak cały czas takie napięcie sobie chodzi, nie? Takie napięcie. Czyli może być coś, co pracuje w tobie ze starych czasów, coś jest nierozwiązane, a ty logicznie, tak tutaj przez korę nową, nie wiesz, że to jest ta przyczyna, bo na przykład masz tak mocne mechanizmy obronne, że jest to wypchnięte, zepchnięte do systemu, wyparte, w ogóle zdysocjowane, nie wiesz o tym, prawda? A coś tyka. I to już jest tak mocne, że masz wrażenie, że cały czas tak jakby cię poddawano pod taki prąd, czyli taki lęk wolnopłynący. Lęk sytuacyjny, czyli kochanie, fobiczny, boję się czegoś tam, tych klasycznych pająków, więc unikam kogoś czegoś. Nie wiem, boję się, nie wiem, jakichś nacji, powiedzmy jakichś grup zorganizowanych, jakichś typów, powiedzmy tych... Jeśli chodzi o społeczeństwo, że na przykład młodzieży, tak się zachowującej, kiboli i tak dalej, czegoś tam się boimy, więc tego unikamy. Lęk napadowy, czyli panika, nasilenie lęku z objawami przerażenia, czyli boimy się, że nas to tak zaleje, że stracimy totalnie kontrolę i to nas pożre. Lęk napadowy, czyli lęk paniczny. Agitacja, silny lęk z niepokojem ruchowym, czyli całe ciało już tak czuje to napięcie, że żeby nie eksplodować, żeby nie doszło do rozpadu umysłu albo jeszcze innych, powiedzmy, destrukcji, to ciało już samo procesuje ten lęk, rusza się tak nadmiernie. Czyli agitacja byłaby silnym lękiem z niepokojem ruchowym. Czyli na przykład wydaje mi się, że właśnie Parkinson ma takie podłoże. Warto sobie, kochani, kiedyś to też przełożyć na choroby. Typy lęków. Lęk przed oceną, lęk separacyjny, czyli boimy się, że będzie rozpad relacji. Lęk kastracyjny, czyli to tam takie fazy rozwojowe, faza edypalna, czyli dziecko, kiedy poznaje swoją seksualność. Lęk przed życiem, niektórzy mają takie właśnie lęki, niektórzy się boją bardziej śmierci. Lęk przed porażką, co o mnie powiedzą. Lęk przed sukcesem, kto tą odpowiedzialność weźmie, na co mi tyle wszystkiego, nie? Lęk przed samotnością. Boję się, że będę wyizolowany. Takie lęki moralne typu, że robię wszystko, żeby tylko nikt mi żadnej winy nie zarzucił, bo ta wina ze wstydem to mnie zeżrą. Lęk przed bliskością, czyli za Boga się przed kimś nie odsłonię i nie tak cieleśnie, tylko nie wpuszczę go do pola psychicznego. Lęk neurotyczny. Boję się, że stracę kontrolę nad popędami, zostanę ukarany. Czyli jak gdyby zawładnie mną moja, powiedzmy, nie wiem, cokolwiek, co się mieści w obszarze popędu, chociażby seksualność. Lęk realistyczny, kochani, lęki realistyczne to warto znać, ponieważ lęki realistyczne to są takie realne zagrożenia, chociażby żywioły, prawda? Chociażby żywioły. Albo na przykład wypadki komunikacyjne. Nie ma co zaprzeczać, że nie jest to możliwe, żeby na przykład doszło do powodzi, prawda? Czy do spalenia. Czyli to są realne lęki. Lęk anankastyczny.
Anankastyk to jest taki obsesyjno-kompulsywny ktoś, kto ma tę obsesję, zaraz o tym więcej, taką obsesję wewnętrzną, taki przymus wewnętrzny uczynienia czegoś. Te osoby się troszkę w niektórych manifestacjach mogą mylić z narcyzami. Lęk anankastyczny. Kara, czyli jak nie uczynię tego, czyli na przykład nie wymyję wszystkich fug między płytkami na podłodze, albo nie wiem, nie przetrę tej umywalki, jak myję zęby, a tu widzę dwa okruszki. Są takie te impulsy, które nas pchają do uczynienia tego, co wcale nie musi być teraz zrobione. Albo niektórzy idą, liczą drzewa, albo co drugi tam powiedzmy, co drugą płytę chodnikową, to masz tam coś powiedzieć. To są właśnie takie kompulsje. I jak tego nie zrobisz, to masz poczucie, że coś tam wielkiego, jakiś tam wymyślony Bóg cię za to ukarze. To jest lęk anankastyczny, ludzi obsesyjno-kompulsywnych. Perfekcjoniści mają tego sporo. Lęk traumatyczny, czyli dokładnie lęk, który mówi o twoim konkretnym, realnym przeżyciu traumatyzującym. I on wychodzi z ciebie w takim jak gdyby odczuciu, w takim klimacie, jak rzeczywiście to przeżyłeś. Kochani, to jest taki lęk, jak gdyby taki pakiet, cały bukiet doświadczeń, uczuć, które były w tobie, jak przeżywałeś coś traumatyzującego, natomiast mechanizmy obronne nie są w stanie tego jak gdyby zdeponować na później. Tego jest tak dużo, że niejako ulewa się z systemu, więc byłby to lęk traumatyczny. Lęk traumatyczny powiązany z konkretnym, trudnym wydarzeniem. Lęk paranoidalny, czyli to podejrzewanie, że coś mi zagraża, że cały świat się tam na mnie uwziął, się na mnie szykują i tak dalej. I skutkiem tego mogą być na przykład zaburzenia urojeniowe. I tutaj też o zaburzeniach urojeniowych, jak trochę za tydzień będę więcej mówić o lękach osób narcystycznych, bo chcę w to wejść tak dogłębnie, bardzo mnie to fascynuje, to tam będziemy rozmawiać sobie też o zaburzeniach urojeniowych. I kochani, zaraz wracam do waszych komentarzy, ale chcę dokończyć tylko tą jedną zakładeczkę. Cechy wspólne wszystkich lęków. Wymieniałam już wcześniej, że jest to poczucie niepokoju przez większość czasu, czyli takie to napięcie, podenerwowanie. Takie podjebanko, jak mówiła moja mama, takie podjebanko. Wewnętrzne podjebanko. Trudność w uspokajaniu się i relaksacji. Czyli jestem śpiący, zmęczony, ale nie mogę zasnąć, bo mnie nosi, prawda? Mówimy, ale mnie nosi. Poczucie przytłoczenia. Czyli taka stojąca, nierozwiązana sprawa. Wiadomo, że przytłacza, bo nie ma takiego ruchu do życia. Coś się zapętla i zapętla i zapętla. Od lat jest to niemiłe w odczuwaniu i nie ma rozwiązania tej sprawy. I to nas, kochani, bardzo przytłacza. Cechy wspólne wszystkich lęków. Nagłe uczucie paniki czy zagrożenia. Nie zawsze, ale to jest taki wykaz cech, które bez znaczenia, który lęk, to one możesz to w taki sposób odczuwać. Gonitwa myśli. Znamy, prawda? Gonitwa myśli. I myślę, i myślę, i myślę, aż zostaję myśliwym. Koszmary senne, znane wszystkim zapewne, niemiłe wspomnienia, na samą myśl, że tam coś, to już mi jest niedobrze, flashbacki i tak dalej. I kochani, zapożyczę Agnieszko, proszę bardzo. Autorką jest moja mama, nie ja. Dolegliwości somatyczne, czyli jak mamy wewnętrzne lęki, czyli jest przyczyna, była przyczyna tego, że się tyle tego lęku nagromadziło, to raczej przeciętny człowiek jest w stanie w to uwierzyć, nie wtedy, kiedy mu się o tym mówi, że widać po objawach, tylko jak we własnym ciele czuje to. I są to, kochani, dolegliwości ciała, dolegliwości somatyczne. Czyli na przykład nadmierne pocenie się, drżenie rąk, jąkanie się. Jak ktoś się jąka, trzeba szukać, kto tam wcześniej nas wprawił w taki lęk, że aż aparat mowy nie jest w stanie tego przeprocesować. Napięcie mięśni, łzawienie oczu, zawroty głowy, kołatanie serca, zaburzenie układu krążenia, czyli na przykład nadciśnienie, niedociśnienie, zaburzenia gastryczne, wszystko co jelitowo-żołądkowe, wymioty, bóle brzucha, zakłócenia oddechu, na przykład oddech zatrzymywany, oddech nierówny, oddech płytki, oddychanie górnożebrowe i można by było tam jeszcze inne gatunki. Chodzi o układ, że są zaburzenia w układzie oddechowym, pokarmowym, układu krążenia. Na skórze widać różne manifestacje, na przykład pokrzywki, bo skóra jest taką tą pierwszą barierą do świata, która nas przeraża, więc skóra właśnie w postaci tych różnych manifestacji mówi, słuchaj, boisz się czegoś, boisz się, nie wiem, spotkać z matką, boisz się tego i tak dalej. Czytajcie, kochani, ze swojej skóry. Dużo rzeczy można się dowiedzieć.
Moczenie się na przykład, to moczenie się do, powiedzmy, nawet i do pełnoletności, chociażby, no klasyczny przykład, że mężczyzna, właściwie chłopak, no, młody dorosły, może tak, moczy się, ma 20 lat, a jeszcze się moczy, bo na przykład miał trudnego ojca i jak idzie spać, to ta kontrola jest oczywiście, jest w jakiś sposób odsunięta i wtedy puszczają, można powiedzieć, zwieracze i to moczenie nocne jest właśnie o takim lęku przed trudnym ojcem. Nie tylko, ale to głównie to koresponduje, że syn miał takiego, chłopak miał trudnego ojca. O, moczenie nocne jest bardziej dla mężczyzn, powiedziałabym. Omdlenia, czyli nie jesteśmy w stanie tego zintegrować, że aż nas to zetnie z nóg, zapaści, biegunka. Czyli kochani, to tutaj w tym obszarze byłoby to znane nam, zesrać się ze strachu. Mrowienie, dreszcze, zimne poty, napady gorąca, świąt skóry. Bardzo ciekawe doświadczenie jest na moim koncie w wyniku dużego napięcia osobistego. Przeżyłam takie doświadczenie takiego niepohamowanego świątu skóry. Tak jakby, wyobraźcie sobie, że nie możecie się czegoś doczekać, że ten stan się zmieni. A on się na razie nie zmienia, Oczywiście, że to myślenie o tej sprawie napędza to wewnętrzne napięcie, prawda? Ale jednak jak dajemy zasiłek taki energetyczny myśli, która jest może nie do końca nam sprzyja, to możemy to wewnętrzne niedoczekanie się aż mieć wyprojektowane przez ciało w postaci tego swędzenia. Nic tak nas nie wkurza, jak to, że nas coś swędzi, prawda? To, że nas coś swędzi. I to jest, kochani, na przykład symbol tego, że osoby, które się tną, wolą ten ból fizyczny od bólu psychicznego. Wolą ten ból psychiczny, dlatego się tną. Czyli jak gdyby swój umysł przekierowują uwagą na to, zajmij się teraz pociętą skórą, a nie tym, że cię matka nie kochała. Więc, kochani, i swędzenie, i cięcie, to wszystko naprawdę świadczy o naszym stanie psychicznym, o tych nadmiarowych energiach, które tam siedzą i robią nam taką wewnętrzną korozję. Dobra, kochani, tu się zatrzymam, bo widzę, że piszecie i już się do tego, kochani, z przyjemnością ustosunkuję. Pierwszy komentarz jest autora jakiego? Witam. Agnieszka, boimy się czegoś, co tak naprawdę nie dotyczy nas. Są to głosy z dzieciństwa. Dotyczy to nas. Tylko nie tej podosobowości, konkretnie dziecka, ale nie całego naszego systemu. Więc pytamy, kto się bał i czego się bał. I zapitalamy do tej podosobowości, do tej części nas, która się tego bała, prawda? Bo my dorośli wiemy, że nie jest to realne. Czasem jest realne, ale przeważnie nie jest. Co tam pisze? Nieraz mam lęk, jak mam do załatwienia sprawy urzędowe. Na przykład, a to bardzo znane, można mieć przekonanie, że urzędnicy są nieprzychylni, że w ogóle bez sensu jest załatwianie tej sprawy, a na co tyle papierologii? Więc pewnie jest jakaś tam myśl, za którą jak się pójdzie, to już się nie lubi spraw urzędowych. Też to jest moje doświadczenie, nie mam cierpliwości za grosz do spraw urzędowych. Ale jak wybiorę dobrą myśl, powiem, a może trafi mi się taka miła pani i jeszcze uda mi się tą panią jakoś tak ograć, żeby gry nie było widać. Wtedy pani z przyjemnością mi szybciutko, kompetentnie sprawę załatwia, a ja jestem wdzięczna. Pisze Ewa, lękam się o mojego nastolatka. Boję się, żeby się nie uzależnił od jakiejś substancji, papierosów, alkoholu. Wynika to z moich doświadczeń z dzieciństwa może. Z moich doświadczeń. Kochanie, na pewno Twoje doświadczenia przekładają się na Twoje potomstwo, zwłaszcza wtedy, kiedy Ty nie pracujesz nad własnymi lękami. Zwłaszcza wtedy. Czyli można by było powiedzieć, że na tej linii rodzic, czyli Ty, energia jest zatrzymana, a w ślad za tym, że Ty jesteś matką tegoż dziecka, to tak jakby na Twoim etapie jest coś zblokowane. Energia miłości stoi, można tak powiedzieć, bardzo wzniośle. Każda trauma blokuje przepływ miłości. I dzieci nasze czują taki brak. I ta część w nas zraniona, to jest część, kochani, która
nie kocha dzieci naszych. To nie jest tak, że z przestrzeni traumy to my jesteśmy bydlakami i nas tylko to interesuje, co nas boli. Możemy sobie racjonalizować, udawać, dlatego naprawdę cały czas zachęcam do pracy nad sobą, a nie nad dzieckiem, nad mężem, nad żoną, nad rodzicami. Jak my na swoim, jak gdyby na swoim miejscu, jakbyście zrobili takie drzewo genealogiczne. Wszak o tym są, kochani, ustawienia. Odblokuj to, co blokujesz ty. I zobaczysz, jak to się przełoży na cały twój ród. Na tych z tyłu i na tych z przodu. Ja na przykład miałam ogromną motywację od blokowania pewnych rzeczy nieodblokowanych w moim życiu, jak popatrzyłam na swoją wnuczkę. I to była taka siła, to była taka motywacja, że ja bym czuła ogromne wyrzuty sumienia, gdybym dla tej słodkiej istoty tego nie zrobiła. Więc kochani, przyglądając się na swoje dzieci, chociażby na swoje dzieci, bo łatwiej nam się mówi o miłości, oddaniu do dzieci niż do nas samych, prawda? To dla tych dzieci odblokujcie swoje czopy energetyczne. Okej, mam nadzieję, Ewo, że Ci to pomoże. Pisze Adam, żyję z zespołem Aspergera, więc u mnie lęk odbieram zupełnie inaczej. A z przyjemnością, rozumiem, żyję z zespołem Aspergera, więc u mnie lęk odbieram zupełnie inaczej. Adamie, ja Ciebie nie znam i czy ja dobrze rozumiem, że ten zespół Aspergera to jest u Ciebie czy u kogoś bliskiego? Rozumiem z tego komentarza, że u Ciebie. Bardzo jestem zafascynowana tym, jak Ty ten lęk odbierasz. Bardzo jestem zaciekawiona, jak to tam jest u Ciebie od środka, jeśli to dotyczy Ciebie. A co tam dalej mamy, kochani? Podjebanko zapożyczacie. Tak, musi jeszcze do Was pasować, tak jak mówiłam o języku autonomii. Nie do każdego wszystko pasuje. Ja na przykład lubię takie miksy słowne i metafory. Komentarz Agnieszki. Jak się jąkamy, to pewnie ktoś na nas nawrzeszczał. Tak to widzę. No, nawrzeszczał, wiele by to można było upchnąć. Może to być taki lęk, który dziecko jak gdyby połykało też. Czyli generalnie aparat, który przetwarza energię, powiedzmy energię słowa, nie robił to podczas lęku, tak jak dziecko płacze, prawda? I tak dziecko chlipie i robi takie, prawda? I ono później, jak ileś ma takich manifestacji, to później ten aparat mowy, ten przetwornik się tak jakoś przyzwyczaje, bo wiecie, że ciało ma taką pamięć, ciało ma pamięć emocjonalną. I jeśli ileś razy to dziecko powtórzyło, mam teraz na myśli pewnego znajomego z tych czasów moich mięsnych i rozmawiałam z nim na ten temat i pytałam o korelację synowsko-ojcowskie i rzeczywiście to się, kochani, zgadzało, że to był strasznie trudny ojciec, ale ten ktoś niekoniecznie był zainteresowany wierzyć w to. To była moja teoria. Co mamy tam dalej? Ale na pewno jest to jakieś przekroczenie energetyczne, jakie szukałabym bardziej w obrębie konkretnej osoby. Może to też być i też krzyczenie, bo to też jest nadmiar energii, którą dziecko nie może zintegrować, czyli przepuścić. Mówimy, styki się nam palą, prawda? Czyli mała dziecinka, powiedzmy mały chłopaczek czteroletni i jakiś potwór, ojciec pijany, agresywny, zimny, apodyktyczny, wybiera się na niego drzeć. Oczywiście, że to jest za dużo energii, nie? Agnieszka. Bardzo interesuje mnie totalna biologia. Próbowałam rozwinąć temat z jednym z lekarzy. Niestety, nie wiem, kochanie, co zrobić z tym komentarzem, a propos czego to napisałaś. Doprecyzuj, proszę. Pisze Ewa, bardzo dziękuję za odpowiedź. Mówi Pani o odblokowaniu, ale jak to zrobić? Kochanie, zapraszam do sesji. O tym jest właśnie terapia osobista. Zapraszam do sesji. Kochani, no niestety, nie ma tak, że przyciśniesz na przycisk pod tytułem, nie wiem, play, enter i wyleci. No takiej mocy to jeszcze nie mamy. Nie można też iść do lekarza, tak jak tutaj coś mówi Agnieszka, że Ci da konkretną pigułkę i Ci się traumy rozpuszczą. Kochani, transformacja emocjonalna, w ogóle praca z emocjami, ze zblokowaną energią, z energią traumy, ma podłoże duchowe. I dlatego nie znajdziecie nigdy takiego rozwiązania, żeby to sobie tak odpłynęło. Nie ma transformacji jak przez ból. Ale wiedząc to wszystko, co wiedzieć możemy, do wiedzy mamy tak duży dostęp, możemy niejako rozłożyć to na raty. Prawda? I osoby, które zaufały normalnemu, organicznemu transformowaniu wewnętrznemu, są już dzisiaj tam, gdzie są.
Są ludzie, oczywiście wynika to z lęku, wynika to też z ulubienia strefy komfortu i tak dalej, siedzą i liczą, że znajdą coś tak transformującego. Kochani, nie znajdziecie, bo sobie wyobraźcie, może coś takiego dobrze to zobrazuje, że macie naczynie pod ciśnieniem, pod wielkim ciśnieniem i zrywacie nagle blokadę, tą pokrywkę. Może to rozerwać, prawda? Może rozerwać. Dokładnie jest tak z energią traumy. A podczas takiego stopniowego pracowania nad sobą, już to tłumaczyłam tyle razy, ale jeszcze raz przytoczę, następuje tak jak gdyby takie spuszczanie energii, takie mini bączki energetyczne, takie cst, cst, cst. I w ślad za tym czujesz te emocje, które tam się działy. I siła tych emocji ma zdolność transformującą twoją świadomość. Kochani, to nie jest tak, że nam się napakowało energii, teraz wszyscy gdzieś tam korodujemy od środka. Chodzi o to, żebyśmy się przetransformowali ze sfery zwierzęcej w sferę duchową. To ma tak duże, głębokie znaczenie. Kochanie, zapraszam na moją stronę internetową powrotdonatury.net www.powrotdonatury.net. Tam jest moc informacji na temat typów pracy. Wszystko tam znajdziecie, jak ktoś chce, zapraszam. Tu na Messengerach niekoniecznie. Strona internetowa jest do kontaktu z klientami. Ok, warto poznać, co w nas pracuje, chociaż od tego zacząć. Kochani, teraz wracamy do naszego tematu, rodzaje zaburzeń lękowych. Która jest godzinka? Jeszcze 12 minut. I teraz, kochani, tak, jak już wiemy, żeśmy nagromadzili tej energii traumy, czyli wszystko, co było na nas przykre, pracuje w nas. Odczuwamy z grubsza poprzez te nieznośne wewnętrzne napięcie. I teraz na tej zgromadzonej energii traumatycznych przeżyć wyrastają zaburzenia lękowe, zwane dawniej nerwicami. Są one jednymi z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Fobie, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół ostrego stresu, ASD, zespół stresu pourazowego, PTSD i różne psychozy. Kochani, dlatego zaczęłam od tyłu, żeby, jak szliśmy sobie po tych wszystkich informacjach, żeby już zaczynać po troszeczku sprawdzać, co ty masz u siebie, ok? Czy bardziej ci towarzyszy jakaś fobia? Czy bardziej ci towarzyszy jakiś taki... Właśnie te kompulsje, takie to, że cię nosi i ty jakieś czynności, już masz dość tych modlitw, już masz dość tego sprzątania, tych wszystkich holizmów, to i tak twojego życia nie zmienia, a jesteś zmordowany i upracowany jak mrówka. Ok? Warto o tym wiedzieć. Czyli kochani, fobie. Główna fobia, czyli no ten lęk przed oceną, fobia taka społeczna. Co o nas powiedzą, jak nas ocenią, czy nas odrzucą i tak dalej. Czyli osoby, które mają w sobie paraliżujący lęk przed oceną, unikają sytuacji, które w ich odczuciu, ważne, które w ich odczuciu naraziłyby je na krytykę. Zawstydzenie czy upokorzenie. Może to być nawet jedzenie w miejscu publicznym. Pamiętam, jak moja mama, jak gdziekolwiek wyjeżdżała, to 2 dni już przed wyjazdem nic nie jadła, w podróży nigdy nic nie jadła i strasznie się dziwiła, dlaczego inne kobiety na przykład są, oczywiście ja mówię o dawniejszych czasach, bardziej o perelowskich, że są w stanie na przykład siąść na wspólnym przystanku autobusowym i ułamać sobie kawałek kiełbasy, wziąć kawałek chleba, zjeść i przy tym jeszcze rozmawiać z inną osobą, bo dla mojej mamy to było nie do wykonania. Czyli może to być nawet jedzenie w miejscu publicznym. Mamy już fobię społeczną. Zainicjowanie zwykłej rozmowy, nie wspominając już o publicznym przemawianiu. Od razu wiadomo, że trzeba w to pomalutku wchodzić. Fobie specyficzne. Kochani, a może macie jakieś fobie specyficzne, lęk przed pająkiem, lęk przestrzeni, klaustrofobię, lęk, nie wiem, jak krew zobaczycie, w ogóle samo fobia na ból, że jak już będzie bolało, to już was to przeraża. Lęk przed żywiołami na przykład, niektórzy mówią, a wody to się boję jak ognia, a kota to nienawidzę jak psa, prawda? Boga jakiegokolwiek odsłony Boga, boimy się, że tam ten Bóg na nas patrzy i teraz mnie oceni, jakąś tam karę, jutro wyjdę na ulicę, już mnie tam samochód przejedzie, bo może tu dzisiaj mówię prawdę. Więc jakiegoś Boga się w umyśle boimy, symboli wszelkich, na przykład numer 13, 3 trójki, 3 szóstki i tak dalej, i tak dalej. Wysokość, przestrzeń, samoloty, fobii specyficznych mamy mnóstwo, chyba zarazków, no niektórzy mają także aż w hipochondrię popadają.
Czyli fobie, kochani, nie będę tu rozwijać, bo to jest jak gdyby takie specyficzne odnośnie czegoś, że masz na coś jazdę. Dobra? Fobia, czyli masz na coś jazdę, na te pająki na przykład, nie? Zespół lęku uogólnionego. Zespół ten charakteryzuje się nierealistycznym, przesadnym lękiem przed potencjalnym nieszczęściem bądź katastrofą, któremu towarzyszy niemal ciągłe zamartwianie się. Czyli te wszystkie bobki, które mówią, ła, mój Boże, co to będzie, Panie, trzeba się modlić, nie? I cała narracja życiowa w takiej niskiej energii i samospełniająca się przepowiednia. I jeszcze chcą Ciebie wciągnąć, żebyś Ty też zrezygnował ze swojej radości. No, pełno, kochani, tego na wsi, ale myślę, że w mieście również. Czyli takie czarnowictwo. Co mamy dalej? Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To jest, kochani, bardzo fajny temat. Ja to lubię, takie sprawy mechaniczne. I tu akurat w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, wiecie, co widać? Widać tą przyczynę i ten skutek. I jak tam w środku narasta taki wewnętrzny przymus uczynienia czegoś, czyli aż po obsesję, prawda? Ło mój Boże, tak, no, ło mój Boże. Ja to pamiętam, kochani, ze swojego domu rodzinnego i ja nigdy nie lubiłam mentalności ludzi na wsi, oczywiście nie wszystkich, ale tej mentalności czarnowictwa i niepokazywania, że się coś wie, potrafi, posiada, bo pewnie jak pokażę, to mi ukradną albo mnie ze wsi na taczkach jak Jagnę wywiozą. To takie są, kochani, przekonania. Wiadomo, że w mieście są inne, wcale nie lepsze, ale to takie ponarzekam, to przynajmniej ode mnie kasy nie będą chcieli pożyczać, nie? Jak ponarzekam, że nie mam. No, ale to my jesteśmy w tej innej, w tej niskiej energii, prawda? Dobra, zawracam z tego. Kochani, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Podstawową cechą tego zaburzenia jest ciągłe występowanie obsesji i kompulsji, czyli siła w środku mówi uczyń, 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 bo jak nie, to Cię rozsadzi, więc czynisz, 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 czynisz. Jeśli jest to sprzątanie, pół biedy. Obsesje to niechciane, uporczywe, powtarzające się myśli, obrazy, impulsy. Myśli, obrazy, impulsy. Kompulsje, niechciane, uporczywe, powtarzające się czynności. Obsesje trudno jest kontrolować i chociaż mogą się wydawać nieracjonalne samemu użytkownikowi, czyli na przykład powiem, to w ogóle nie ma sensu, to i tak mnie to nakłania do rozładowania tego napięcia, ponieważ jest za duże to napięcie. I to się nam samo robi. Kochani, wszystkie jedzenia kompulsywne, wiecie, że nam się samo robi. Jak patrzysz na paczkę chipsów, a coś masz w środku, jakąś tam wewnętrzne napięcie, masz niezałatwioną sprawę, albo on Cię rzucił, albo tak Ci napisał i spojrzysz na te chipsy, to już przegrałeś. A jeszcze otworzysz, to już w ogóle już jest 1-0 dla chipsów, prawda? Bo ta chęć uczynienia tej czynności jest większa, bo chociaż na chwilę będzie dobrze, nie? Chociaż na chwilę będzie dobrze. Był kiedyś taki żart, nie wiem z jakich to czasów pochodzi, ale mężczyźni, którzy bardzo lubią się napić wódki, to mówili, że jak wypije sobie ten kieliszeczek i to mu tak płynie po tym przełyku, to jakby mój mały Jezusik z tubkami chodził po tej śluzówce. Takie to jest przyjemne uczucie. Kochani, o czym to jest? To jest taka przyjemność, taki hedonizm aż do, nie wiem, orgazmu, że napięcie w końcu znika, prawda? Po tej pierwszej wódeczce, o jak mi już dobrze, jaki ten świat bardziej kolorowy, a do tej pory było tak źle. Także to jest jeden z takich fajniejszych żartów obrazujących stan przed i stan po rozładowaniu napięcia. Gdzie ja tu byłam w tym swoim tekście? Obsesję jest trudno kontrolować, o tu już byłam. Trudno kontrolować i chociaż mogą się wydawać nieracjonalne samemu użytkownikowi, nakłaniają go poprzez duże napięcie wewnętrzne do rozładowania tego napięcia, czyli wykonanie czynności zwanych kompulsjami. Obsesje mogą dotyczyć brudu. Chyba głównie kobiety, chociaż znam mężczyznę, który ciągle z tą szmateczką latał i to nie wyglądało za fajnie. W przypadku kobiet już jest mniej irytujące. Zarazków nieakceptowalnych zachowań seksualnych mogą być potrzebą ustawiania wszystkiego w określonym porządku i ładzie, mogą dotyczyć nadmiernej uważności, by kogoś nie skrzywdzić, czyli na przykład ci, którzy ciągle przepraszają, prawda? Przepraszam, że nie przeprosiłem do tej pory odpowiednio, to za to przepraszam. A może jeszcze profilaktycznie za coś przeproszę, gdybym w razie się dopuścił przekroczenia kogoś, albo kiedyś kogoś nie przeprosił, nie? I tak można się nakręcić aż do sranej śmierci.
I tak, kompulsje pojawiają się zwykle w odpowiedzi na obsesje. Są to sztywne, powtarzające się rytuały, które człowiek czuje się zmuszony wykonywać. Mają służyć redukcji napięcia wywołanego natrętnymi myślami, ochraniać przed lękiem. Na przykład, jak na moim kanale oglądacie filmy o ukrytym narcyzmie, to ja tam przedstawiam postać, która miała takie właśnie fanatyzm religijny, i to była redukcja wewnętrznego lęku, czyli taki Bóg wymyślony w swoim umyśle i te odprawianie pacierzy na kolanach, oglądanie odgniecionych kolan, leżenie krzyżem, pierwsze piątki, siódme soboty i dziesiąte niedziele odprawiane, to miało zredukować to napięcie przed życiem prawdziwym, przed wewnętrzną prawdą. To tam możecie sobie trochę pochichać na tych filmach. I co mamy dalej, kochani? Do najczęściej występujących kompulsji należy mycie rąk, prawda? Jak tam gdzieś wejdziemy, kompulsja na necie, to od razu takie mycie rąk kompulsywne się pojawi. Sprawdzanie, czy wszystko jest zamknięte, czy żelazko wyłączone, czy światło pogaszone, czy zamek, czy klucz w zamku przekręcony dwa razy, czy za klamkę pociągamy, wracamy się i sprawdzamy, czy rzeczywiście zamknęliśmy i tak dalej. Co tam jeszcze mamy? Układanie rzeczy, czynności umysłowe, powtarzanie pewnych fraz, liczenie, modlitwa. Powtarzanie pewnych fraz. Nie znam tutaj przykładu, co by można było w kółko powtarzać. Można sobie, nie wiem, w afirmacjach chyba popaść w takie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli na przykład jesteś miłością, jesteś miłością, jesteś miłością, jesteś godzien wart wszystkiego, dasz radę, będziesz miał obfitość. Podczas gdy dupy z krzesełka nie podnosisz i nie idziesz tam realnie przedsięwzibiać, prawda? Można samemu sobie wyprodukować zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, taki pseudo-rozwój przez internet, nie? Co mamy dalej? Gdy rozpoznajesz u siebie, że obsesyjne myśli skłaniają cię do kompulsywnych zachowań, co zabiera ci mnóstwo czasu i przyprawia o lęk, warto poszukać w sobie nierozpoznanej traumy. Tu mamy jeszcze taki zespół ostrego stresu, czyli to jest cały jak gdyby bukiet, klimat tego, że się coś wydarzyło nagle i to są wszystkie objawy. I to jest takie na tu i teraz w tej sytuacji. Jak minie jakiś czas, tak powiedzmy miesiąc czasu po takim trudnym wydarzeniu, po takim bardzo trudnym wydarzeniu, jakimś traumatyzującym, a objawy się utrzymują, to według kryteriów czy diagnozy klinicznej, czy ICD, Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, byłoby to już bardziej pod PTSD, czyli stres urazowy. O tym mówiłam tydzień temu. PTSD. Kochani, będę pomalutku kończyć i teraz mamy tak. Dalej, gdybym szła i chciała to jak gdyby nadbudowywać, eskalować, nie eskalować, żeby wymyślać, tylko w tym sensie, że najpierw są mniejsze lęki, później jak te lęki są nierozwiązane, one gdyby się tak pęcznieją, nadbudowywują i taką już oddzielną jednostką chorobową jest właśnie zespół stresu pourazowego i taki kompleksowy, czyli CPTSD, ale o tym opowiadałam tydzień temu. Natomiast o samym CPTSD chciałabym opowiedzieć za tydzień, już tak szczegółowo o samym tym, o tej kompleksowej traumie w relacjach toksycznych. Jak na przykład osoba była zawłaszczona przez 10-15 lat, powiedzmy taka kobieta, jak ona mogła sobie doprowadzić do takiej kompleksowej traumy poprzez współfunkcjonowanie z kimś takim demonicznym. To jest bardzo fascynujące, więc oddzielnie o tym opowiem. Natomiast o PTSD opowiadałam tydzień temu, a dzisiaj chciałam niejako zrobić taką bazową wiedzę, kochani, dla Was odnośnie lęków w ogóle. Czyli jeśli masz w sobie lęk wzmożony, a nie fizjologiczny, który tak naprawdę nie jest bolesny. Lęk fizjologiczny to jest takie, nie wiem, czy mogę porównać, ale przychodzi mi taki temat, takie porównanie, tak jak jest taki paralizator do owadów, nie? Taka niby, jak to się nazywa, rakietka do tenisa, tylko ona z takim paralizatorkiem na muchy. To tak sobie wyobrażam, że to byłoby odnośnie mocy, siły rażenia. To taki codzienny, normalny lęk fizjologiczny. A jak jest rakietka, paletka, w zależności, to ja mówię o takim tenisie stołowym, to raczej rakietka. Paletka to chyba tam do takiego tego w powietrzu bardziej, nie znam się. Chodzi mi o to, że kochani, wzmożony lęk jest bolesny. I on tak nas nosi, to nas tak wkurza i to nas tak rozdrażnia, prawda?
i robimy rzeczy, których później bardzo żałujemy, ponieważ to napięcie niejako z nas chce wyjść poprzez różne czynności. Dobrze by było nad tym zapanować. Kochani, tyle na dzisiaj. Może chaotycznie, rozumiem. Jeśli tak, warto sobie własne lęki odnaleźć. I przy okazji chciałabym się też z Wami podzielić jedną rzeczą. Tu, jeśli chodzi o usługi firmy Powrót do Natury Beata Szymańska, trwają zapisy do projektu Sztuka Bycia Sobą w wersji online. Wersja online, kochani, zaczyna się od 17 lutego i na mojej stronie internetowej. W ogóle na mojej stronie internetowej macie przekierowanie do różnych wydarzeń, do usług, do cennika, do wiedzy na mój temat i tak dalej. I tam znajdziecie adresy mailowe, na które trzeba się zapisać, jeśli jesteś chętny do wzięcia udziału w takich sezonach rozwojowych. Tak sobie wymyślałam, że będą to sezony, jak semestry w szkole. Sztuka bycia sobą w wersji online. Natomiast sztuka bycia sobą w wersji na żywo, są to takie dwuletnie, powiedzmy, studia z terapii własnej w klimacie teatralnym. Pierwsze sesje kwalifikacyjne rozpoczynają się od 1 marca do końca kwietnia. Przez 2 miesiące można się zgłaszać i będę robić taką odsiewkę jak w ubiegłym roku, aż od września rozpoczniemy edycję drugą i zostaną te osoby, które wytrwały. Czyli przejdą jak gdyby kolejne etapy klasyfikacji, nie po to, że ktoś mi się podoba bardziej, ktoś mniej, tylko że możemy się zapisać z takiego impulsu, a później jak zaczynam wchodzić poprzez taką głębszą pracę do Twoich lęków, do Twoich traum, do Twoich zranień, okazuje się, że wiele ludzi zaczyna się wycofywać. Także kochani, projekt Sztuka Bycia Sobą w wersji dwuletniej, na żywo prowadzony w Krakowie, to jest porządna terapia. Włazimy w najgłębsze pokłady podświadomości, oczywiście na różne formy. Czasem prowokacja, czasem głaskanie, czasem lanie, czasem żart. Natomiast i tak Ty jesteś tym, który tą podświadomością, którą tą podświadomość w sobie nosi, więc albo wpuścisz tam, albo nie wpuścisz, albo będziesz wolny, albo nie będziesz. Więc tutaj zapraszam osoby zdecydowane. Tu jest podpisywanie umów i tak dalej. Szczegóły na mojej stronie powrotdonatury.net. Kochani, ślicznie Wam dziękuję. Adamie, bardzo mnie zafascynowałeś tym swoim komentarzem. Jeśli byś chciał, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale jeśli byś chciał, to napisz proszę kilka zdań na maila takiego kontaktowego do sesji. Może podejmę jakiś temat, może w czymś mogłabym być pomocna w tym obszarze. Na pewno jestem zafascynowana, jak ktoś ma od środka, na pewno, bo jest to inna istota. I cóż, kochani, Adamie, Agnieszko, Ewo, Magdo, kolejna Agnieszko, Sylwio, Bożenko, Gosiu, kogo? Jadwigo, Małgosiu, Izabelo, Lucyno, Iwono, kogo tam jeszcze mamy? Marto, Klaudio, Dagmaro, Moniko, Weroniko. Ślicznie Wam dziękuję, Kasiu, że byliście i zapraszam do pracy nad własnymi lękami. Do zobaczenia za tydzień. Będziemy rozmawiali o takim kompleksie CPTSD z przekierunkowaniem na toksyczne relacje. Zobaczycie, jaka tam jest jazda, jak można sobie samemu tego wroga wypracować poprzez lata trwania w takim zawłaszczeniu. Naprawdę, nie trzeba wojny. Pięknie Wam dziękuję, do dobrej nocki wszystkim życzę i pa, pa.